jego związków na Finowie. Jest to Ryszard Latała, reprezentujący Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, a delegatem PZPN pan Wojciech Jugo. Co mam powiedzieć, naprawdę nie ciężko. Tracimy znowu bramkę ze stałego fragmentu gry. Później już otworzyliśmy się, goniliśmy wynik. No, niestety skontrowali nas drugi raz i nie, naprawdę ciężko coś powiedzieć. No, jedziemy, musimy się jakoś podnieść po tej porażce, musimy wygrać w Gorzowie za wszelką cenę. Nie ma innego wyjścia, naprawdę. No nie wiadomo, co, nie wiem co powiedzieć, naprawdę, no brak słów. Po dzisiejszym meczu przegraliśmy, Gorzów nas przeskoczył i jedziemy tam do nich o życie, nie być albo nie być w lidze, w pierwszej lidze, więc zobaczymy, co tam będzie. Czyli mimo, że nie było 8 zawodników, czy tam 5 z podstawowego składu, tyle było kontuzji, to pokazaliśmy, że zasługujemy na pozostanie w tej lidze. Mieliśmy przed tym meczem trudną sytuację, bo nie zagrało 6 zawodników, których na pewno bym wystawił w tym meczu. No i zawodnicy dublerzy okazali się też zawodnikami wartościowymi. Naszym założeniem było tutaj nie stracić bramki. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka meczu. Chcieliśmy, gramy o 8 miejsce, bo 8 miejsce gwarantuje nam większe środki finansowe z tytułu premii. No i po prostu mecz się tak ułożył, że mogliśmy grać to, co lubimy dla siebie, u siebie z tyłu i groźnie kontrować. Myślę, że na 2-0 bardzo ładna bramka Macieja Tataja i skuteczny stały fragment Frączaka w pierwszej połowie zadecydowały o naszym zwycięstwie. Motor grał bardzo ambitnie, ale myślę, że dzisiaj byliśmy lepszym zespołem. Skuteczniejszym przede wszystkim, może lepszym nie, ale skuteczniejszym na pewno. Dziękuję bardzo. To wiadomo było, że to będzie bardzo ważny mecz i zawsze staram się uciekać od tego, żeby zawodnikom tego nie wmawiać, bo jeszcze gorzej to wygląda. No i sami no widzieliście, pierwszy jakby celny strzał tutaj Dolkanu z rzutu wolnego i, no i błąd w ustawieniu i błąd później, ktoś to przecież zmylił, Przemka przebieg, ktoś odchylił się, piłka bezpośrednio z takiego narożnika wpadła do bramki, no i później już było coraz to gorzej, także ciężko, bo te pierwsze minuty było widać, że chcemy, że tutaj jesteśmy blisko,
No wystarczyło tam przecież Kamilowi wstawić głowę, komuś coś tam i mógł jeszcze i tych jakoś tak, no byliśmy bardzo blisko, a okazało się, że jednak z biegiem czasu nie wychodziło, to było coraz gorzej, a ta bramka już powiedzmy z tego wolnego to nas dobiła i później w drugiej połowie, no to jakieś tam próby zmian czy coś, no to takie bicie głową w mur i niestety no nic to nie dało, a jakaś taka sobie kontra spokojna Dolkanu, facet strzela z nieprawdopodobnej sytuacji taką bramkę i no to widać, że ma pełny luz, że on się niczym nie martwi i go stać na taki strzał, a my no może nawet i w lepszych sytuacjach no sprawia nam to problem. Zresztą sprawiało cały sezon, to nie tak, że w dzisiejszym meczu, ale cały sezon sprawiało, a dzisiaj to już było widać bardzo, że nerwy no, nie sprzyjają nam.